Po pierwszy prezes TKS-u. Zapraszam kolegę Leszka Rosę. Od początku w klubie Człowiek o stalowych płucach. Zapraszam kolegę Leszka Panasowicza. Znany jako Czarna Perła. Obecny trener pierwszej drużyny. Zapraszam kolegę Pawła Podyszka. Do tej pory grywa na obronie, ale zawsze chce w ataku. Ma swoje rajdy. Tak jest. Zapraszamy Marka Pietrzaka, prezes klubu. Pseudonim wojskowy bajeczny. Waleczny też, to on jest, naprawdę. Zapraszam prezesa Waldemara Sikora. Ponieważ kolega Wandek też w swoim tekście rymowanym nieco trochę wspomniał o Łączniku, zapraszam do złożenia gratulacji wyjątkowo kolegę Wojtka Czajkowskiego, który do nas dotarł, redaktor naczelny byłego Łącznika Mazowieckiego. Może Wojtek, to będzie jakiś motyw, żeby wznowił tą gazetkę swoją. Zapraszam, złóż gratulacje Wandkowi, bo wiem, że nas łączy przyjaźń. No bo już wiedziałem, że będzie. Zapraszam Zdzisia Kostro. Tak, ten przystojniak to pierwszy grający trener TKS-u. Krzysztof Białek, zapraszam. Burmistrz Tłuszcza, przedtem dyrektor Centrum Kultury. Pomysłodawca nazwy. Nagroda za całość. Tu mi podpowiadają, że pomysłodawca nazwy. No, podobieństwa nie ma. Jan Wędrykowski, zapraszamy. Skarbnik obecny. Słuchajcie, powiem tak, może być nielubiany, bo zbiera składki, ale to jest człowiek, ja przejeżdżałem pół godziny przed imprezą, patrzę, on na piłkochwycie, tam druty poprawia na jutrzejszy mecz. Także jest wszędzie, nawet moje środówki otworzy, bo myślę, że ja mi to skoczę. Stanisław Stolarczyk, człowiek, który uważa... Człowiek, który uważa, że najlepszy lek to bieg, przyszedł do nas ze Śląska, zawsze powtarzał, że jego teściowa tutaj mieszka, dlatego tutaj się do nas prowadzi. I od paru lat twórca między innymi biegu Bobra. No i zaszczepiliśmy się bieganiu. To są nie sekcja biegaczy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszędzie was widać. Zapraszam pana Leszek Przychodzeń, może tak, żeby się nie pomylił. Trener siatkarzy z Wyszkowa do nas dojeżdża. Tak, po cichu to mieliśmy dość tych treningów, bo taki drugi kat po Hubercie Wagnerze. Także wielkie brawa dla Leszka. Z siatkarzy oczywiście wyróżniony jest jeszcze pan Paweł Ołtarz. Wystarczy. Ale nie ma go, możecie bardzo powiedzieć. Teraz walimy po burmistrzach. Sławomir Klocek. Zapraszam. Najczęściej widywany na boisku podczas meczu. Oczywiście jako kibic. Pan Paweł Bendarczyk, burmistrz Tłuszcza. Może pan Tomasz odbierze pan? Odbierze sekretarz Tomasz Usiński. Jan Dzięcioł. Jest Jasiu?
Słuchajcie, on ma taką intuicję na bramce, no zdrowie niestety mu nie pozwala teraz grać, ale dajcie mu wielkie brawa, może wróci do weteranów. Jest weteranem. Jasiu, jesteś. Panowie, mam taką prośbę, żeby się nie chować, bo już za mną się nikt nie zmieści. A będzie wspólne zdjęcie. Teraz zapraszam, mamy 2 miesięczne na torcie. Pani Bożenka już wie, o co chodzi. Ale zapraszamy panią Bożenkę, bo muszę iść. Pomoc medyczna! I żeby sama nie szła, to panią Mariolkę Kalecką również. Zabezpieczają strony medyczne każde wydarzenie sportowe, które odbywa się na naszym stadionie. Marian Zalewski, zapraszam. Trener drużyny seniorów. Mój trener, to ucałuj. Tak jest. Pierwszy trener Puszcza. Maciej Wykusz, człowiek zarządu. Paweł Brzozowski, obecny prezes TKS BOK. Pan burmistrz prawdopodobnie wręczy Pawłowi statuetkę. Pan Tomasz Czarnogórski, zapraszam. Widzę burmistrz obecny, radny powiatowy. Teraz nie wiem, jak to państwo zrobicie, ale jest statuetka dla Rady Miasta, którą ma odebrać przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych, także może prezes wręcz. Dobrze, szanowni państwo, a teraz musimy zmienić nieco nastrój.